Szanowny panie prezydencie Brejza, czy mógłby pan mieszkańcom odpowiedzieć, dlaczego toalety zakupione za setki tysięcy złotych tak wyglądają? Czy przypadkiem ktoś nie wcisnął panu towaru w trzecim gatunku? A może taki stan spowodowany jest po prostu niechlujnym montażem? A toaleta na Krzywoustego z tymi żółtymi plamami to wygląda, jakby ktoś skorzystał z niej na zewnątrz zamiast wewnątrz. Panie prezydencie Brejza, czy wskazane przeze mnie wady obejmuje 5-letnia gwarancja? Jeśli tak, to proszę o natychmiastowe doprowadzenie tych toalet do pierwotnego wyglądu. Jak one wyglądały na początku, może pan sobie zobaczyć na zdjęciach, które są na pewno dostępne w mediach. No chyba, że wciśnięto panu bubel.